where we're going. Right now, we have to hide. Arthur and I know a place. And Lucas, he's waiting at your chateau. All in good time. We're going to see Lucas again? I hope so. I like Lucas. He's nice. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Plague Tale Innocent. Tak, nasi tutaj bohaterowie ostatnio uciekli, udało nam się uciec. Podejrzewam, że w tamtą stronę jakbyśmy poszli, to... No idziemy, idziemy. To by i tak nic nie dało. Will he be all right? He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Hey, don't get all lovey-dovey. He'll break your poor little heart. No. Hey, I'm in. Yeah, we're going to use it to cross. What? Młyn młynem, mnie bardziej tutaj interesuje, czy jest coś do znalezienia tutaj dla nas. Jakieś znajdźki, nieznajdźki, czekajcie, coś spróbujemy. Ducks. Oh. Like the ones we eat? Yes. O właśnie, o tym młody pomyślałam. Frogs. That's life. Not interrupting anything, am I? Come on. Nie. Spokojnie. Na mnie się nie kłopocz. Dobra, chodź Hugo. Ja jeszcze bym chciała tutaj się rozejrzeć, czy czegoś dla nas nie ma. Like that? He hasn't seen much of the world. This isn't the best moment to start. No fakt faktem, no nie zna się najlepszego momentu. I'll do it. Meli otworzy, nie martw się. W ogóle z tego, wiecie co patrzyłam, to ten rozdział jest dość długi i zobaczymy jak to wyjdzie czasu, ale być może zostanie on podzielony od razu na dwie części. Zobaczymy. It's for crushing the wheat. O, dla mnie gifty, tak bardzo lubię. Dobrze, jest jeszcze coś? Chyba nie. Mi się wydaje też, że nic złego się nie stanie. Aha. Jak będziemy zostawali troszeczkę w tyle cały czas. A to koło, młyńskie Boże, myślałam, że podłoga się zbagowała, wiecie, i lata. Tu możemy złapać to. Idź, młody. Jej, on jest zawsze taki grzeczniutki. Tutaj zrobię sobie sama. To teraz kolejne, niech idzie tam. Czy już młodego możemy złapać i czy ja to mogę puścić? Może młodego zawołajmy. Młody może iść tam? Nie może. A ja mogę? Ja też nie mogę. O, jest młody, zaraz to. Dobrze, że przyszedłeś. To jak ja to zatrzymam, to może ty pójdziesz sobie tam na drugą stronę i wtedy da radę, co? Aha, on nie może tego trzymać. To tak, ty młody idziesz trzymać znowu to. Zaraz zobaczymy. Bo ja puścić nie mogę. Ta niech puści. I idź tu trzymaj. I czy jak ja teraz puszczę, tak, to możemy przejść. Mam nadzieję, że będę mogła z młodym przejść. Chodź, młody. Nie, tam trzeba było, żeby młody. Ty idź, potrzymaj, potem ja potrzymam i ciebie zawołam. O, okej? Okay? Tak chyba będzie najprościej. Dziękuję. Coś tak zwolniła nagle. Nie, nie zamierzam. Dobra, mamy to. Hugo, chodź.
No, chodź, 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 młody. No i wszyscy zwalniają na tym moście. Dobra, mamy to. I jeszcze się tutaj rozejrzyj, gdzie Meli była, czy tutaj coś dla nas nie ma. No najwidoczniej nie. O, tu coś pięknie dla mnie świeci. Mamy kolejne narzędzie. Czy tu, tam coś się świeci, ale to zaraz. Zobaczmy, jak my tu z tym stoimy. Czy tego nie, usypiacza nie zrobimy, dzbanka jednego mamy. Co cię tak odrzuciło? No dobra, nieważne. Zobaczmy, czy coś zrobimy. Guzik zrobimy. A tu nam tym materiału brakuje. Najgorzej to w alkohol, jak ja widzę. No nic, no ale będziemy dalej zbierać to, co mamy. Ona tak, wiecie co, z jednej strony jest miła, a z drugiej nam pyskuje ciągnie. Ciągle. Yucky duck. Is that where Lucas is? I hope so. I doubt this castle is going to look like much. Why? This used to be a village. But it was reduced to rubble in just one night, years ago. Some say there's a curse around these parts. Monsieur? She's joking, Hugo. Of course I am. Since when do I say anything true, eh? Dobra, niech ona sobie tam idzie, ja sobie tutaj poprzeszukuję, czy tutaj czegoś dla nas nie ma. But they left. Where did they go? Somewhere else. O, widzicie? Dzień dobry. A bit like us. Skoro są, słuchajcie, takie zakamarki zrobione, to chyba właśnie po to, żeby coś tu znaleźć raczej. O, kwiatuszek dla nas. Hawthorn, I think. Nobody likes it because of the thorns, but it's good for the heart. Well, na nadciśnienie też. Mommy taught me. You can teach me then. And will you teach me how to use the sling? It's a deal. Gdy będziesz starszy. A ja sama pamiętam, jak, no, może powiedzmy byłam w wieku Hugo i też z moją mamą chodziłam i zbierałyśmy już jagody głogu, które się potem suszyło i w sumie smakowały mi nawet. Dobrze. Bawimy się, jeszcze tutaj chcę zajrzeć. O, dzień dobry. No i materiał i alkohol się znalazł. Tego akurat bardzo potrzebujemy. Dobrze, jeszcze tutaj sobie zajrzę. Jest tylko ta. A to mogę otworzyć? Nie. Tutaj nic nie dali. No to łaski bez. Dobra, idziemy dalej, Meli. Amicia. Hugo, what are you doing? Come here. Oh. Hugo? Weź go przytul czy coś. Is it starting again? Your head. Going inside. My legs are shaking. Don't say he's been bitten. It's not the bite. It's something in his blood since he was little. I'll have to carry him. Climb on my back if you can. Come on. A patrzcie, ja z jednej strony Amicję bardzo podziwiam. Don't worry. Bo if it's in his blood. What about you? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. Bo patrzcie, ona nie miała kontaktu w ogóle z bratem, a teraz tak się poczuwa w kwestii opieki nad nim. Nie martw się, młody, chodź, tu cię wyniosę, wyrzucę, o, patrz, tam za ten rów. Raczej tu nic nie ma dla nas. Zresztą z nimi tak nic chyba nie moglibyśmy podnieść, więc chyba nie ma sensu nawet czegokolwiek szukać tutaj. Młody, złaś, już. Raz. Drzemik? Is this your house? It's a hideout, lad. It's meant for hiding out, not banquets with lords and ladies. Co jej się stało w twarz? Don't touch that. It's my brother's. That's worth a lot, that is. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean? Family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many, so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Royalty? No. Monsieur,
Blizna na twarzy. I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate Lucas. He said you're rich. Just forget it, all right? Take Arthur's straw mattress and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. O, to ciekawe się, słuchajcie, zrobiło, jak Lucas obiecał nagrodę tym, a nagrody nie będzie. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O nie, to te żołnierze na pewno. Tak, strażnik. Widzicie, przynajmniej nazwy, kto mówi, nam spoilerują, no, kto tam jest tak naprawdę. Where does that go? Outside. Yes, but where? Just trust me. And your brother? He should have been here by now. Sorry. Don't give up on him just yet. No, jestem ciekawa, czy Arthur wróci. Data. He has a helmet. Oh, Devorantis. What? Devorantis. Saltpeter and alcohol. It burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. Dobra, daj to. Devorantis. Teraz możesz stworzyć Devorantis. Tutaj. Zmusza trafionego w głowę przeciwnika do zdjęcia hełmu. Zrobię z dwa. Dobrze, to mamy wybrane. Mogę sobie zabrać, bo moje. No, biorę skałę, nie mogę trafić, no. Nie tym, tym. Wypadł. Try to be a bit more enthusiastic, will you? Nie zostaje nam nic z niego. Myślałam, że coś nam zostanie, nie? To? Też poproszę. Gdzie jest Meli? O, jest, dobra. Shit. Look, there's one with a helmet. You know what to do. Yes. Any idea where the whetstones are? Dobra, jest skała. Się źle ustawiłam. Wiecie co? Aż dziwne, że trafiłam w niego. Dobra, teraz pytanie. Czy tamten się będzie obracał, czy nie? Ja go, słuchajcie, mimo wszystko lepiej może sprzątnę tym Devorantisem. Mi się to podoba. Idę teraz przeszukać, co tu dadzą mi. O, to i chyba nic, bo tutaj mogliśmy ich tylko nastraszyć. Ale z tamtej strony już widziałam. Zaraz, poczekaj na nas, okej? Okay? Bo ja tu muszę pozbierać. Chcesz, żebym ja ci ich tu mordowała, to ja muszę mieć czym. Ktoś mi mówił właśnie, że za zabijanie tych całych żołnierzy dostajemy nagrody, więc ja chcę tu. A tak, patrzcie. O, jak zabijecie takiego delikwenta, to z niego wypada alkohol. Całkiem spoko. Tam się nie błyszczało, wydawało mi się. Z tego skała wypadła, no, no cóż. Jakiś zakuty łeb miał widocznie. Tam musimy się dostać. That's our way out. Listen, Amicia, you have the sling, so you go first. Hugo, you keep a lookout and stay quiet. All right. Understood. They're still looking for me.
Ja mam nadzieję, że oni tam się rozejdą, bo ich jest strasznie dużo. O, się porozłezili, patrzcie. Tylko tak, ja nie chcę brać dwóch, trzech naraz na siebie. Więc ten jakby przeszedł. Ja bym sprzątnęła tylko tego. Co o tym sądzicie? Uda się, nie uda się? Może się uda. O, ten się jeszcze obraca. To wiecie co? Może najpierw tego ja spróbuję. Czemu ja tak bardzo nie umiem trafiać? Dobra, tamtego nie ma. Dobra, jeden zdjęty. Teraz ten jak będzie wracał w tamtą stronę, tego zdejmiemy. Tylko ja bym sobie... To sobie jeszcze zmajstrujemy. Obróć się. Nikogo tu nie ma, cicho. Tam łazi jeden. Tu był jeszcze dziś jeden. A ja chcę podejść, wiecie, w tamto miejsce, gdzie tamten gamoń był, że może co dostanę, nie? Gdzie ja go tu sprzątnęłam? Jest. Saletra, tak na... Pies go drapał z saletrą. Chcę alkohol. Jakkolwiek to brzmi. Dobra. Obczajmy tą stronę. Tam jest jeszcze dwóch. On ma hełm czy nie ma? Jezu, stoi obrócony plecami, skąd ja mam wiedzieć? Zakładamy, że ma? Dobra, załóżmy, że ma, ja wolę nie ryzykować. Nie, on nie ma hełmu. No, dobrze, że się przyjrzałam. Przynajmniej jeden ten sali coś tam został. Masz coś dla mnie? A te twoje skały to też mi potrzebne. No ale dobra, idziemy dalej. Teraz tak. Tam łazi dwóch, ale ja myślę, że sobie wleziemy tu. Tu tylko możemy ich nahałasować. Czekajcie, jeszcze tam jeden łazi, ale on też jest bez hełmu. Dobra, ja sobie wrócę tam, gdzie ja byłam. O, widzicie? Dobrze, że wróciłam. Dostałam parę ładnych giftów. O, chcę w te krzaczory tu. Tamten ma hełm, okej, okay, już widzę stąd. Chyba lepiej, jak on podejdzie troszkę do lewej, nie? Zaczekajmy. Dobra, będzie lazł. Ja nie miał hełmu. Nie miał hełmu, ale trudno go tam poparzyłam. Teraz tam gdzieś jeden łazi. Czy ja tam będę miała skryjówkę? Nie widzę, czy on ma hełm, czy nie ma. Co on tam robi. O, tu jeszcze jakiś się pojawił. Skąd on tu się wziął? Ale ten ma na pewno hełm. Chyba za daleko. Tamten nie widzę, co robi. Też bym go zdjęła. Dobra, idziemy od prawej strony. W tamte krzaczory. On widzę jakiś leniwy. Średnio chodzący. Powiem, że taki mały obszar, ale człowiek się jednak nałazi za tymi gamuniami. Dobra, podlezę aż tu.
I znowu się zastanawia, czy on ma hełm, czy nie ma. Dobra, obstawiam, że nie ma. Nie miał. Masz coś dla mnie za to? W nagrodę? To niedobry. Jak tymi? Tymi rażącymi walimy, to wtedy mają. Ten to już kompletnie nie wiem, czy co ma, czy nie ma. Wolę założyć, że ma. Dobra, wszyscy? Wszyscy. Ale wiecie, co zadziwiające jest to, że na samym początku Amicia bardzo miała, wiecie, obawy pod względem... Czekajcie, czy ja mogę sobie coś stworzyć? Tak, to sobie stworzymy. Miała obawy pod względem, słuchajcie, zabijania przecież. A teraz jakoś o, kogo nie zobaczy? Trach, 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 trach. Dobra, jeszcze ten coś ma dla mnie. Saletra, dobra. Myślę, że już chyba możemy sobie pozwolić na podejście do tej bramy. Tego dalej od ciebie nie mogę wziąć. Jest tam chyba jeszcze ktoś jest. Jest jeden. Wręcz jest dwóch. If he didn't have information about the boy, he'd be little chunks of meat by now. Czemu nie mogę? O, jeszcze tam jest jeden, wow. Wiecie co, spróbujemy w te krzaczory. I dopiero go sprzątnąć. Meli, co ty robisz? No dobra, chodź. A on ma, słuchajcie, hełm. Ja się cofnę. Jeszcze raz, tamten mnie nie widzi. Aż tamtędy chyba możemy przejść i ich ominąć. Teraz spróbujemy. Może się obejdzie bez zabijania też. No tak średnio, nie wiem, on tak stoi dziwnie. A ja bym go stąd spróbowała. No ściągaj to z mózgu. Dobra, tamten chyba mnie nie dolukał. Co nie zmienia faktu, że ja bym chciała tutaj sobie to wszystko i tak zachmycić, jak to ja, nie? Nie, to nie wiem, czy on ma ten czy nie ma, no. Dobra, idę sobie zachachmycać, bo mogę. Mam ten. Dobra, ostatni. Już wiecie co, ja sobie na wszelki wypadek zrobię. Bo ostatnio nam to tyłek uratowało przed chwilą. Dobra, i niech on wraca. Ile ja ich w ogóle dzisiaj zabiłam? Jak dokładnie oglądacie, to weźcie mi podliczcie. Tu prosto. Nara.
Tam jeszcze jeden stoi. No dobra, my idziemy tu. Myśmy mieli tu dojść, ale ja idę jeszcze tamtego okraść. Jak to ja? Dobra. O, może w końcu wszystkich materiałów i wszystkiego innego nazbieram odpowiednią ilość. Co masz dla mnie? O, alkohol, bardzo dobrze. Co ja sobie tam jednak podejdę, bo mi się wydaje, że tutaj jeszcze coś dobrego będzie dla nas. Ile ich tu jest? Jest jeden. Nie, tam jeszcze jeden jest. Ale to nic, damy jakoś radę. Oj, nie trafiłam. Nie, to już umrzemy. Oj, za dużo chciałam. No nic. O, nas na samym początku zapisało, to wiecie co? My się zobaczymy, jak ja już ich tu wybiję. Dobrze, kochani, tych dwóch też tutaj pokonałam po prostu od drugiej strony. Musiałam podejść. Sobie teraz tutaj pograbimy troszeczkę, co oni tutaj mieli dobrego dla nas. I już my się możemy się udawać do tej bramy. Tu coś jest? Nie, tu jeszcze coś mamy. Materiał? Mapę jakąś mamy. No ale dobra, już chyba tutaj wszystko jest, co mogliśmy złupić. Też, słuchajcie, nie było... Boże, myślałam, że tam dwóch się pojawiło. Nie było to od samego początku, tak jak powiedziałam, pomyliłam się, przepraszam. To było tak od połowy, że miałam chyba tylko trzech czy czterech do zabicia. No nic, zaraz zobaczymy, co tu dalej nam wyjdzie. No spoko, jak ty wiesz, że jest boczne wejście, to ja się bardzo cieszę z tego tytułu. Jeszcze patrzę, czy tutaj dla nas coś nie ma, chociaż my się teraz dość ładnie obłowiliśmy. O, stać nas na coś? Nie stać. Come on. No myślałam, że będzie zamknięta. Czy mam wrażenie, że... Ale wiecie co? Lukas tu nie wygląda jak pojmany. Czy on przypadkiem z nimi nie współpracuje? Ależ teraz patrzcie, ucieka, więc... Nie wiem. Dobra, idźcie się tam, przywitajcie, sobie pozbieram to, co mogę. Co mi dają. She said lots of bad words. I heard that. And what about you, Lucas? How are you? Can we talk while we run? Or we can sit down with some wine and some roast chicken and wait for them to come and kill us? O, zjadłem takiego kurczaka. You're right. Let's get going. The chateau shouldn't be far now. Let's go. Come on. It's not far to the aqueduct. Dobra, Lucas został uratowany, teraz do akweduktu. You don't say. You forgot to tell us about the Inquisition. You wouldn't have accepted the deal. The one where your friends are rich. We'll sort it out. Tell my brother that. Właśnie mnie zadziwia, jak on sobie poradzi z tym, że... ich oszukał, nie? Tu coś będzie dla nas? There must be things we can salvage from inside. I don't see how we can get past. Oh, Amicia, I have something for you. It's a byproduct of Ignifer. Luminosa. You throw it into a pile of rats and... Anyway, you'll see. Here. Już drugą rzecz dzisiaj dostajemy? Szybko, powiem wam. Saltpeter, alcohol and leather. Mix them together. Luminos. All right. Tu. Throw it to the rats. Ale tak? Wow! Luminosa. My eyes sting.
destroyed them. Dobrze, że tu weszliśmy przynajmniej. Makes sense. The Inquisition. They couldn't have got as far as the Macula without reading the alchemical writings. I don't know what they're up to. Dobra, chyba wszystko wzięliśmy. O, możemy zrobić sprzęt. A misje nie potrzebują sztatu do ulepszenia swojego wyposażenia po wzmocnieniu gromymi pasami. No skoro to możemy, czekajcie, czy brakuje nam czegoś, załóżmy tylko jednego. Tu nam brakuje. Żeby jedną kieszeń zrobić. Sakiewki tu trzech. Tutaj sześciu. Dobra, robię to, skoro mam taką możliwość. Fajnie. Może się przydać. Dobrze, mamy to. Gdzie jest tu ekipa? O, tu jeszcze coś dla mnie. Bo ktoś się tu zjarał.